Gimnazjum Grodzisko Wielkopolskie. Mimo wielu komentarzy na temat tej instytucji, trzeba powiedzieć, że uczniowie tej szkoły osiągnęli już bardzo wiele. Niezliczona ilość turniejów sportowych, konkursów naukowych, ale także rozwijanie swoich pasji. To wszystko sprawia, że w moich i mam nadzieję nie tylko w moich oczach, ta szkoła była, jest i będzie ikoną grodziskiej edukacji. Witam Was, moi drodzy, jest ze mną Przemek Nowak. Przemek, jak podoba Ci się w tej szkole? Tak, przeżyłem jakoś te 3 lata i mam nadzieję, że tu nie zostanę więcej. A co ewentualnie Ci się nie podoba w tej szkole, co można było tutaj zmienić? Są za krótkie przerwy i za wysoki rygor. O tak, dokładnie, zgadzam się z Przemkiem tutaj. Jesteśmy w sekretariacie i chcielibyśmy przeprowadzić wywiad z panią Anią. Jak się pani pracuje w naszej szkole? Super, pracuję tu już 26 lat. Jestem bardzo zadowolona z tej pracy. Lubię uczniów. Są grzeczni, kulturalni. Nie mogę narzekać, żebyśmy to wszyscy mieli taką młodzież jak u nas w szkole. Dobrze, a dużo szóstoklasistów zgłasza się do naszego gimnazjum? No dość dużo, już rodzice pytają, dzwonią, będą mieli spotkania w czerwcu, jak się nie mylę, z dokumentami i proszę przynieść zdjęcia, bo to jest dla uczniów też szósty, tak? Tak. Zdjęcia, żebyśmy na sam początek od razu zrobili legitymację szkolną, żebyście nie mieli później problemów z pójściem do kina, z jazdą do Poznania, czy gdziekolwiek na wycieczkę. Dobrze, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Jest ze mną Dominik Bendoza-Bendowski, grodziski raper. Jest on najstarszym uczniem w naszej szkole. Ma już 18 lat, a nadal siedzi w trzeciej gimnazjum. Dominik, jak się z tym czujesz? Normalnie, tak jak 2 lata wcześniej, no ale 2 lata później. No krążą też plotki, że kolekcjonujesz pieczątki na legitymacji, czy to prawda? Dokładnie tak jak mówisz, mam już 5 do kolekcji. Dziękuję bardzo za wywiad, był ze mną Dominik Bendowski. Do widzenia. In my mouth, but the stones turned pressed when they all came out on the street. The deep thought that could never be bought. Body rock, don't stop, bebop the hip hop. Cold as ice, so I stared as they fall to the floor. What was left? A shoestring budget on call. They
say these new styles came along. Some on to the next, or some other hit their own trend. Colors faded on airbrush, centerfolds dated, make you feel old and jaded. The goal was to make it and we made it, but we didn't know how to keep it like nice kicks that wouldn't fit. Only way was to box it up and duct tape it up, store it underneath the bed and open it up. Once in a blue moon, think about a cool in the tourist store deck.